Trenerze. Musiał pan odejść przez ostatni mecz? Nie. Po prostu tak miało być. Chcę, by uczył nas pan grać w piłkę. Chcę być lepszy, silniejszy. Co mam zrobić? Po prostu graj dalej. Dąż do celu z nowym trenerem. Nowy trener. Trener Evans. Szybciej, Wang Chang. Kaiser? Nawet nie trafiłeś. Przepraszam. Nie ma Ricarda. Martwię się, gdzie kapitan. Pewnie ma wyrzuty sumienia. Co jest? Nic. Żałosny z niego kapitan. Co z wami? Skupcie się. Po prostu nie mamy motywacji. Co? Najpierw nasz trener rezygnuje, potem kapitan się nie zjawia. Wszystko przez jego wybryki. Co teraz będzie z drużyną? Trener Travis dawał nam wolność, mimo tak sztywnych zasad. To na pewno się zmieni. Na pewno przyślą kogoś z piątego sektora. Jeśli będziemy posłuszni, nasze świadectwa zyskają. Pasuje ci to? O to chodzi w szkolnej piłce. Już zawsze tak będzie? Nie. Kopę lat. Kto to? Nie wiem. To wszyscy? Nie ma kapitana. Rozumiem. Jestem Mark Evans, wasz nowy trener. Ten legendarny bramkarz? Miło was poznać. Serio? Tego się nie spodziewałem. Będziesz nas trenował? Tak. Super. Marzenia się spełniają. Po szkole będziemy ćwiczyć nad rzeką. Nad rzeką? Czemu tak daleko? Zobaczycie tam coś, czego tu byście nie dostrzegli. Co to może być? I czemu mamy to zobaczyć? By wygrać. Wygrać? Wzmocnicie się dzięki wspólnym treningom. Będę czekał. Wzmocnimy się. Ciekawe jak. Dziwny gość. Powiedział, by wygrać? Nikt z piątego sektora by tak nie powiedział. Nie podoba mi się to.
Czyli nie idziecie? Ja nie. Mówiłeś, że będziesz posłuszny. Zależy. Słusznie. Też się wykruszam. Po co mamy ćwiczyć nad rzeką? Trener mówił, że zobaczymy coś, czego tu byśmy nie ujrzeli. Jak coś zobaczysz, daj znać. Czekaj. Chodźmy. Co robimy? Idziemy. Chcę uczyć się grać w piłkę. Chcę być lepszy. Ja też. Do dzieła. Co to ma znaczyć? Informacje się nie zgadzają. Próbuję wyjaśnić sytuację. Halo? Tak? Tak. Zdaje się, że Mark Evans został ich trenerem. Jak to? Niemożliwe, by piąty sektor go wyznaczył. Co robić? Nic. Piąty sektor to zatwierdził. Co święty cesarz wymyślił? Szybciej, będziemy pierwsi. Weź swoje korki. Byłbym zapomniał. Są. Sherwin, obecny. Lapin, obecny. Czekałem na was. Wyluzujcie trochę, bo zrobicie sobie krzywdę. Dobrze. Szkoda, że tylko oni przyszli. Prawda. Jak, będziemy trenować? Tak. Arion, ułóż je w równych odstępach. Dribbling to twoja specjalność? Tak. Więc zaczniemy od jej szlifowania. Zaczynaj. Tak jest. Poćwiczysz celność główkowania. Tak jest. Będę dryblować najlepiej w drużynie. Muszę uderzyć precyzyjnie. Uwaga! Do przodu. Dobra robota. Szkoda, że przyszło tylko dwóch. Pewnego dnia reszta dołączy. Na pewno będą chcieli grać w prawdziwy futbol. Przyjdą. Trenerze, co ja narobiłem? Tak? Gabriela Garcia do ciebie. Gabi? Niech wejdzie. Dobrze. W porządku? Tak. Rozumiem. Przyszedł dziś nowy trener. Kto to? Mark Evans. Też byliśmy w szoku. Ten Mark Evans? Tak. Dziwny jest. Mamy trenować nad rzeką z myślą o wygranej. Chyba nikt nie przyjdzie. Poza dwójką nowych.
z myślą o wygranej. Co robisz? To tu zaczynali Mark Evans i drużyna Raymond. Zastanawiam się, czego nie możemy zobaczyć z terenu szkoły. Ciekawe, jak trenują. Nieważne. Już dawno byśmy trenowali, gdybyśmy mogli grać fair. Tak. A nie możemy i przez to cierpimy. Arion, drybluj w moją stronę. Na mój znak podaj Jean-Pierre'owi. To ten słynny Mark Evans? Zwykły trening. Nie musieli przychodzić aż tu. Co tu robicie? A wy? Czyli wszyscy jesteśmy ciekawi. Już odpadacie? Nie. Ja też nie. Kontynuujmy. Po co tak się starają? Dobra robota. Nie poddawajcie się. Bez sensu. Też na początku tacy byliśmy. Tak. Dobrze się bawiliśmy. Tego trenera naprawdę przysłał piąty sektor? Arion? Wiktor! Przyszedłeś! Podasz? Co? Pograjmy w piłkę! Krew mnie zalewa na te słowa. Nie stójcie tak! Chodźcie do nas! Wszyscy przyszli. Przyciągnął ich Mark Evans? Najpierw pokażcie, jak mocno kopiecie. Niech każdy strzeli. Mogę ja pierwszy? Nie wpychaj się, nowy. Dobra, zacznie Kaiser. Niezły strzał, jak przystało na napastnika Raymona. Ade, teraz ty. Wszyscy macie talent. Teraz Arion. Dobra. Nie przejmuj się. To było mocne kopnięcie. Dziękuję. Na koniec Wiktor. Tylko ty zostałeś. Pograjmy w piłkę. Niech będzie. Ostrze zagłady.
Świetny jesteś. Kiepski żart. Byłem pewien, że trener oberwie. Ja też. Czemu nie użył specjalnej zdolności? To wszystko na dziś. Już? Czego nie mogliśmy dostrzec z terenu szkoły? Już to zauważyliście. Mówię o twarzach przyjaciół, których celem jest zwycięstwo, pragnących grać w prawdziwą piłkę. Wszyscy się zjawiliśmy. To był cel tego treningu. Jutro trenujemy na szkolnym boisku. Ricardo. Arion, gdzie twoje rzeczy? Zostały. Idźcie beze mnie. Gdy nie myśli o piłce, ma głowę w chmurach. Zapomniałeś o czymś. Dziękuję. Dlaczego przyszedłeś na trening? Bo chcę grać w piłkę. Jeszcze nie jestem dobry, ale kocham ją. Rozumiem. Czyli widzimy się jutro. Tak, trenerze. Wróciłem. Cześć. Co tak późno? Trenowałem. Tak? Ćwiczyłem dribbling. Naszym nowym trenerem jest legendarny Mark Evans. Mark was trenuje? Znasz go? Chodziliśmy razem do klasy. Nie wspominałam? Pierwsze słyszę. Czemu nie mówiłaś? Przepraszam, zapomniałam. Chodź na obiad. Ciociu, jaki on był? Pomyślmy. Trochę taki jak ty. Przepraszam za kłopot. Żaden problem, ale przyznaję, że zdziwił mnie twój telefon. Piłka, którą kiedyś znaliśmy, już nie istnieje. Wygrana przestała mieć znaczenie. Teraz daje tylko poczucie zdrady. Trenerze Travis, piłka nożna stała się narzędziem do zdobywania sławy i niczym więcej. Chcę, by Raymond wrócili do czasów świetności. Tylko, że nigdy nie mieliśmy tak groźnego przeciwnika. Piąty sektor? Tak. Niedługo będą kontrolować piłkę na całym świecie. Raymond nigdy nie byli w tak trudnej sytuacji, ale wciąż mam cień nadziei. Te dzieciaki są zdolne. W twoich rękach leży przyszłość Raymona i całej piłki. Trzymaj się. Tak jest. Ja też się nie poddam. W trakcie przygotowań do finału nasz kapitan odchodzi, a trener dowiaduje się o wyniku kolejnego meczu. Następny odcinek: kwalifikacje kapitana.